Oto Workers and Resources Soviet Republic. Witam Was bardzo serdecznie i lecimy z koksem. Tutaj Ciapong wozi. Ja Wam mówiłem już o tym Ciapongu. No i tutaj mamy kolejny, następny temat, który powinniśmy powoli już uruchamiać, tak, ludzi jest, chemię, żeby produkować, kurde, węgiel już wożę, żwir produkuje, bo tutaj, właśnie, a czemu tutaj nie ma żwiru, halo? Mam brak materiału. A dlaczego? Bo nie ma kamienia. Aha, ja chyba Q mam czaczę. Czekaj, ale to tak czy inaczej powinieneś mieć gdzieś. A, masz 120 żwiru. No to nie, to ja poczekam jeszcze chwilę, aż to się uzupełni i dopiero wtedy będę działał. Nadal nie wiem, po co ja to wybudowałem, ale skoro wybudowałem, a to się nie buduje, to ja już teraz to wybuduję za pieniądze. Niech to sobie budują. Tutaj tak, kolejki pobudowały mi te wszystkie tory boczne, bocznice towarowe do magazynu. To wszystko budowałem kolejką i widzę, że sygnalizacji nie dałem. Haha. Dobra, czas tutaj pozmieniać różne rzeczy i to by było tak, tutaj damy tego chaina. Jak ktoś nie wie, a nie pamięta, jak mówiłem, powiem jeszcze raz, na wjeździe zawsze musi być ten chain, a na wyjeździe ten punkt, ja na to mówię punkt odbioru pociągu, ale to fachowo to jest wyjazdowy, nie? Natomiast, ta gra, pomimo to, że ma uproszczony ten system, to jednak nie jest aż tak prosty, jakby się wydawało, nie? Trzeba troszeczkę rozumieć, no, w takim minimalnym chociaż stopniu, jak zachowują się realnie ciapongi. Bo jeżeli ktoś nie ogarnia tego, to będzie mu ciężko zrozumieć, jak tutaj postawić prawidłowo te semafory. To tak czy inaczej to są semafory, nie? To są semafory, które decydują o tym, czy pociąg przejedzie bezpiecznie, czy nie. Jedna z ważniejszych infrastruktur, jakie w ogóle są na kolei. I tak postawię tutaj, a nawet daj tu, a też daj tu. Czemu w sumie nie? No muszę to porobić. Kiedyś musiałem to też z Wami zrobić, bo wszystko będę robił poza odcinkiem, a Wam, nie wiem, relacje miałbym zdawać bez sensu, nie? Tutaj trochę za często dałem, ale jak już dałem, no to będą tak często, no. Na tyle, ile się da. Dobra, to tutaj to mamy. Teraz tutaj bym chciał, żebyś był. Tak tutaj. Mniej więcej. O, pi razy drzwi. No niech tak sobie będzie. Tutaj jest. Ale tu ładnie wygląda. Tam budują. Kurczę. No tutaj jeszcze grubo. Tutaj to jeszcze. O, świtu nie widać. 530 dopiero wybudowali. O kurde, tamta druga się w ogóle nie rusza. Nie wiem, będę musiał im jakieś posiłki przysłać.
Jak to tutaj jest budowane? Ty, no tu już trzy firmy budują, no to o co chodzi? Ej, panowie, co jest? Ty, patrz. Nie no, chciałem, wiecie co, ponarzekać, ale... Na co? Tutaj po prostu... Taki chore... Tu takie chore ilości są, wiecie, betonu. To będę wiedział na przyszłość. Zobaczcie, prawie 1000 sztuk betonu. Tutaj następny etap. Kolejny. 8100. Czy ja dobrze widzę? Tak. To jest na pewno 8135. No to ja się wcale nie dziwię, że oni to tak budują. W ogóle w takim razie się nie dziwię. Do tej pory się nie dziwiłem, ale teraz? O, to oni to będą budowali 100 lat. Ja nie wiem, czy... Wiecie co? 24 bańki mamy. Nie jest mi jakoś potrzebna ta autostrada mocno, ale... Ja nie wiem, czy my ją zobaczymy do końca serii. Tutaj wychodzi na to, że... No to jest, jest kawałek, no ej. Nie, no jest kawał. Nie, ja nie mam prawa się do tego naprawdę przyczepiać. Zobaczcie, nie, to jest kawał, nie ma o czym dyskutować. To te na ziemi przecież ile czasu mi budowali. O matko, jak oni się z tym bawili. No. Te wszystkie drogi były budowane, zobaczcie, za... Znaczy ludzkimi możliwościami tutaj do zachodniej granicy. No, trochę tych dróg mam, powiem wam. Tutaj, tutaj była odnoga autostradowa, bo miasto. No, i tak powiem wam, że no tak wychodzi. Ja tutaj powiem tak, od następnego odcinka będziemy pomału budowali rafinerię. Nie wiem w jakiej kolejności, ale będzie rafineria. Na pewno będzie potrzebna jeszcze jedna huta stali. Więc ten węgiel prawdopodobnie nam się przyda. Na pewno nam się przyda. Więc może być taka sytuacja, że zamiast stąd, tutaj, to ja ten węgiel po prostu no, muszę go zabrać. A to jest fajne złoże chyba. No nie, tutaj nie napisali jakie to jest złoże, ale... No jest. No i będę musiał jakieś biuro przenieść. Bo nie wiem, czy to jest możliwe, żeby one jeździły. A chociaż jest możliwe, wszystko jest możliwe. Dobra, będą jeździły stąd. W sumie, dokąd mi się tam spieszy? Gdzie? Tak, te dwie rzeczy to jeszcze trochę wody musi upłynąć. Tutaj zaraz będzie gotowy budynek. O kurczę. Pany. Ja tutaj nie przypisałem żadnego budowlańca. Ej, naprawdę. Tutaj widzę, że budują ten duży budynek. Zgadzam się. Zgadzam się. No to... A wiesz co, weź mi też wybuduj przy okazji to. Już. Ewentualnie oni ci jeszcze mogą pomóc. Nie, oni są zajęci, to nie. Oni też są zajęci, ale ja wiem, którzy są wolni. Kondycja jest wolny i walentynki, a nie, oni mają, dobra, to nie było tematu w ogóle. Czekaj, ty jak? O, to ty też, chodź. Dobra, to, je, to, no to no to lecimy z tym szpitalem, bo niech trochę przydepną chłopaki. To nam się mocno przyda. No bo ten szpital już widzę, że jest niewydolny. Nie no,
On ma po prostu za mało chyba karetek. Łącznie 7 karetek lata po mieście. W sumie nie takim dużym. No ale też nie dziwię się, no bo w realności przecież to jest kupa wiary, nie? Znowu jesteśmy bez zasilania. O co chodzi? Co znowu? Coś spłonęło, czy co? Nie, tutaj zasilanie jest. Tutaj jest. Co on wymyśla? Jak jesteś bez zasilania? Człowieku, co ty opowiadasz? Ja wiem, o co chodzi. Dobra, wiem, już. Wiem. Tak. Linia energetyczna. Nie mam się po co podpiąć. Aha. Tutaj energetykę poprowadziłem. A mogę stąd wziąć. Dobra. Okej. W takim razie buduję budki. Nie wiem, czy jest sens zamykania możliwości rozbudowy miasta, bo wiecie, jak zacznę na tych końcówkach tak budować, tak sobie teraz myślę, no to lipka. A my sobie zrobimy mniej więcej coś takiego. No, w sumie niech się buduje za pieniądze. Tak samo zrobimy z tej strony. Chyba tak, ale wiesz co, tak na wszelki wielki, to ja bym chciał ciebie tutaj, powiedzmy. O, coś takiego. I jeszcze mieć tutaj punkt. Taki punkcik. Żeby dali sobie na pewno radę. To na razie bez pieniędzy i tak, najpierw zobaczmy, jak to poprowadzimy. Myślę, że tutaj. Coś takiego. Dotąd. I tutaj. Teraz z drugiej mańki. To ja bym chciał tu i w sumie tak po prostemu. Po co to kombinować? Bo później pewnie jak będę rozbudowywał, myślę, że nie to, że ten, tylko na pewno będę przerabiał tę elektrykę. No, ja już to widzę. Ale w tej chwili nie mam pojęcia, co ja tutaj zrobię, jak ja to będę tutaj prowadził, czy w ogóle będę. Więc to są jeszcze pytania, na które nie ma odpowiedzi, nie? Dobra, teraz zasięg jest, wszystko jest. No, panowie, tylko robić. Korzystać. Uciekło mi trochę ludzi, czy mi się wydaje? No pewnie, że uciekli, ty, bo prądu nie mieli. O, czaisz to. No niewiarygodne, czekaj, bo ja wezmę w takim razie jeszcze. O, tutaj kaskadnik mocno cierpiał. Dobra, czekajcie, bo tamten ucierpiał. Tutaj bezrobotnych w sumie nie mam, ale dobra. Na full. Na full. Tutaj są wyfullowani. Jest na full. No tutaj to chyba wszystkiego nie mają, tak? Paru sportu. Jak wy sportu nie macie? Co ty opowiadasz?
Chłopie, a koło miało być? Tak, mniej więcej. No, ale ludzi jest, no, niewielu. Patrz, paliwa tutaj nie dowożę. Dobra, szybko po paliwo, szybko paliwo. Dawaj paliwo. Tak. Dobra. Dobra, jestem z powrotem tutaj. Myślę, że takie coś mogę zrobić. Już coś leci. Z paliwem. Mam nadzieję, że na sygnałach. Aż cztery, ty. No, to pojechały. No, jestem ciekaw. Jestem ciekawy, jak to tutaj będzie. No, teraz muszę ten szpital. Tak samo tutaj będę musiał też wybudować, powiem wam, szpital nad tym miastem. No bo tutaj też są często, tak z zawahaniem, ale jednak są często. W ogóle karetek praktycznie non-stop w szpitalu nie ma, nie? Przyjeżdżają, na bieżąco realizują. Więc chyba tak będę musiał po prostu postąpić, że gdzieś dupnę drugi szpital, nie wiem, może z tej strony, albo tutaj, i on będzie pokrywał. No, tutaj ogólnie ogarnięte, można powiedzieć. Tak by było. Tak by było. Tak by było. Tak by było. No, więc tutaj mamy to porobione, to jest porobione, ścieżki działają. Kurde, tak niewiele teraz zrobiłem w tym odcinku, ale powiem wam taką rzecz. Troszeczkę umyślnie teraz zrobiłem tak, że z wami przebyłem ten odcinek, dlatego że chciałem to zrobić z wami, ale też przy okazji taki przelot po mapie, gdzie co się mniej więcej znajduje, można zaobserwować, jak bardzo się tutaj rozbudowywujemy. Non-stop są przecież prowadzone jakieś inwestycje, a po ich zakończeniu zawsze jest jakiś efekt, tak? I najczęściej to jest spory efekt. A to osiedle, a to zakłady pracy, a to całe firmy powstają, a to kompleksy całe, jeżeli chodzi o przemysł. Tak jak tutaj cały przemysłowy kompleks w sumie powstawał, to budowałem poza nagraniem. Więc no, mogę tak chyba powiedzieć. Czekaj, czy ja tutaj patrz. Serio. No to siema. I zróbmy to tak. Tak. To sobie tak zrobimy. A to sobie załatwimy. A, w taki deser. Specjalnie już nie robiłem tutaj na wprost, żeby tego nie burzyć. Niech mają to połączenia, niech korzystają, bo no, w sumie czemu nie? Co wy tutaj nie macie? Macie. A tutaj? Aha, bo może nowy sklep. No nie wiem. Może tak być. Bezrobotnych jedna osoba. Pamiętacie, jak wam mówiłem? Stówka, stówka, stówka. 400 osób żeśmy nabudowali. Nawet bezrobocia nie ma. I to powiem wam, w całym tutaj regionie w ogóle ani jednej osoby. Nie ma. W ogóle. A wcale nie są zakłady na full. Kurde. Coś będę musiał dostawić. No, coś będę musiał tutaj zagrać. Może tu. Jeszcze jest w okolicach sklepu. Może sensownie się uda to połączyć. Kurde. Przy odrobinie szczęścia. Tutaj o systemie podziemnym chyba mówiłem. Mi się wydaje, że mówiłem.
ale może nie powiedziałem czegoś. Tutaj chwilami łażą, chwilami nie, ale dość często jest to oblegany temat. O, widzicie, no chodzą. Idą, czyli idą. Tutaj zrobiłem takie połączenie, bo myślałem, że stąd będą sobie szli połączeniem pyk, pyk, pyk. Ale może im się to wydaje dookoła, może wolą faktycznie tutaj no iść górą, jak to się mówi, bo no mi się wydaje, że tak oni właśnie robią, że górą. Dobra, niech sobie chodzą górą, no którędyś chodzić muszą, no. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, ja wam jeszcze pokażę statek, bo widzę, że jest. Taka rakieta i takim czymś kiedyś płynąłem. Ja takim płynąłem. No, te skrzydła pamiętam. O kurczę, jak to kozacko wyglądało. No, on się tak unosi, ma takie płozy i... Tutaj, no tutaj widać te płozy. Takie, wiecie, nie wiem jak to się fachowo, nie pamiętam po prostu jak to się nazywa. Ale powiedzmy, że na tych płozach, kurde, ale mam teraz w głowie tyle wspomnień. A matko, to jest niewiarygodne. Dobra, słuchaj, leć na chwilę na kraje sowieckie. I śmieszne jest to, że on poczekajcie. Bo on powinien tutaj rozwinąć na pewno taką większą prędkość. Nie, on chyba już rozwinął. 24 węzły ma. Ja nie pamiętam, jak to szybko pływało. Dla mnie na tamten moment to było bardzo szybko. Powiem wam. Naprawdę. No i to jest, powiem wam, budować porty trzeba. I teraz zobaczymy, co się w ogóle wydarzy, bo to mnie właśnie interesuje. Za 1 600 000, tak? Rubli. To tak. Powiem, że nie za bardzo. 1 600 000 rubli. Trochę mało. I on sobie odpłynął. Ja tam już nie mogę się przedostawać. Aha, i tutaj nam ten pieniądz od razu. Takie rzeczy. Dobra, a teraz ja bym chciał, żebyś ty poleciał na zachód. Dobra, teraz chciałbym zobaczyć, czy on dopłynie na zachodnią granicę. Przyspieszę temat. Niech on tutaj ogarnie, rozgarnie. No coś się grubo zepsuło. Co on w ogóle robi? Gdzieś tam wpłynął. No ja mu chyba...
Nie, on chyba po prostu bardzo jest możliwe, że on tędy nie może przepłynąć, ale mówisz, że pod mostem nie możesz przepłynąć? Dobra, będę to jeszcze rozkminiał. Jak na razie budujemy kolejny, następny statek. Może tak byśmy na przykład zmienili na taki. Teraz będziemy budowali nieco inny. Tamten już widzieliśmy. Tutaj dźwigi stoją, pracują, a my widzimy się w następnych, kolejnych odcinkach. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.